Cześć, z tej strony Tomek Rymanowski. W dzisiejszym filmie zajmiemy się bocznym przyparciem rzepki. Pokażę Ci, w jaki sposób należy i warto postępować z pacjentem, który zgłasza dolegliwości bólowe w bocznym przedziale stawu kolanowego. Pokażę Ci, w jaki sposób będę opracowywał nadmiernie napięte tkanki. Pokażę Ci, w jaki sposób uczę moich kursantów w trakcie mojego autorskiego kursu masażu, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania mojego najnowszego filmu na temat bocznego przyparcia rzepki. W pierwszej kolejności rzućmy okiem na staw kolanowy. Wyróżniamy kłykieć przyśrodkowy kości udowej, kłykieć zewnętrzny kości udowej i powierzchnię międzykłykciową, po której swobodnie powinna ślizgać, po której swobodnie powinna pracować rzepka w sytuacji, gdy pacjent wykonywać będzie ruch zgięcia i wyprostu. A więc możemy zaryzykować stwierdzenie, że w przypadku bocznego przyparcia rzepki nasza rzepka przestaje pracować osiowo, przestaje pracować właściwym, odpowiednim torem. Dla uproszczenia poprowadźmy sobie takie linie, w których w warunkach prawidłowych powinna pracować rzepka, czyli w momencie wykonywania zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym, rzepka zaczyna być dokompresowana do powierzchni międzykłykciowej, tak by w sytuacji zgięcia powyżej 90 i 100 stopni znaleźć się na przestrzeni dolnej międzykłykciowej kości udowej. Gdy mamy do czynienia z bocznym przyparciem rzepki, ten tor ślizgu prowadzenia rzepki będzie nieprawidłowy. Będzie on schodził do bocznej powierzchni, a więc będziemy na wysokości bocznego przedziału stawu kolanowego znajdować sporo napięć na bocznej części mięśnia czworogłowego uda. A więc będziemy koncentrować się przede wszystkim przy bocznym przyparciu rzepki na rozluźnieniu właśnie tego obszaru. Oczywiście, biorąc pod uwagę dolegliwości płynące ze strony zewnętrznej części, zewnętrznego bocznego przedziału stawu kolanowego, nie możemy zapominać w diagnostyce o podudziu, stopie, o biodrze, o kręgosłupie lędźwiowym i o miednicy. Tak więc na potrzeby dzisiejszego filmu popracujemy sobie lokalnie na wysokości stawu kolanowego. Natomiast w diagnostyce takiej globalnej pacjenta należy rozpocząć od globalnej oceny sylwetki. Musimy zwrócić uwagę na to, jak zachowuje się stopa, bo bocznemu przyparciu rzepki bardzo często towarzyszy płaskokoślawe ustawienie stopy. Jeżeli towarzyszy płaskokoślawe ustawienie stopy, no to już wiemy, że na pewno jest problem na wysokości strzemienia ścięgnistego stopy. Będziemy więc obserwować mocne napięcie na wysokości mięśni strzałkowych. Będziemy widzieć duże napięcie na wysokości samego pasma biodrowo-piszczelowego, naprężacza powięzi szerokiej. Będziemy widzieć nadaktywne zginacze stawu biodrowego i mocno wyhamowane w swojej funkcji prostowniki stawu biodrowego. Tak więc lokalnie będziemy obserwować ból tu. Pacjent będzie zgłaszał ból właśnie w przedziale bocznym stawu kolanowego. On często będzie rzutował na podudzie, natomiast jest to dysfunkcja jak najbardziej łańcuchowa, globalna, tak więc w pracy terapeutyczno-treningowej musimy się skoncentrować na każdym segmencie kończyny dolnej. Wracając jednak do samego stawu rzepkowo-udowego, to w sytuacji, gdy noga jest rozluźniona, a więc jest w wyproście, zaobserwujemy ruch rzepki. Będzie ona się przesuwać przyśrodkowo i bocznie, będzie również pracować góra-dół. W sytuacji, gdy pacjent przychodzi do mojego gabinetu i zgłasza ból bocznego przedziału stawu kolanowego, te kolana bardzo często są ustawione w koślawości. Tej koślawości towarzyszy problem na wysokości stopy, na wysokości miednicy, na wysokości biodra, to ja w pierwszej kolejności, zaraz po globalnej ocenie sylwetki, po wykonaniu prostych testów diagnostycznych, patrzę, w jaki sposób zachowuje się rzepka. Czy ja mogę ją poruszać? Jeśli poruszam rzepką przyśrodkowo-bocznie, jeśli poruszam rzepką góra-dół i któryś z ruchów będzie generował ból albo któryś z ruchów będzie ograniczony, no jest to wstępny sygnał, który będzie mi mówił o nadmiernym napięciu w obszarze uda, w obszarze podudzia, w obszarze stawu rzepkowo-udowego i stawu kolanowego. Kolejnym elementem, który muszę wziąć pod uwagę, to sam zarys więzadła rzepki, czyli przyczep mięśnia czworogłowego uda. Oczywiście skala porównawcza to kończyna
druga, pacjenta, tak? Tak więc tutaj prowadzę sobie takie testy, zawsze muszę mieć jakiś punkt odniesienia, jakąś skalę porównawczą. A więc w pierwszej kolejności patrzę, jak zachowuje się rzepka. Ona w tej pozycji, w pozycji wyprostu stawu kolanowego powinna sobie pracować, zresztą widzicie, jak jestem w stanie nią poruszać. W sytuacji, gdy będzie mocne napięcie na mięśniu czworogłowym, to to ograniczy ruch rzepki. W sytuacji, gdy noga jest wyprostowana. Drugi taki punkt, który warto sobie wziąć pod uwagę, to jest właśnie więzadło rzepki, guzowatość kości piszczelowej, bo bardzo możliwe, że właśnie więzadło rzepki będzie mocno napięte, będzie tkliwe, będzie bolesne, nie będzie tak się dało go skompresować, odkształcić, jak w przypadku drugiej nogi. Jeżeli na tej wysokości będzie jakiś problem, bardzo możliwe, że guzowatość kości piszczelowej będzie tkliwa. No, szukamy generalnie napięcia na wyprostowanej nodze w obszarze stawu rzepkowo-udowego, bo jak ja wprowadzę już zgięcie rzędu 20-30 stopni, to zobaczcie, że ta rzepka już ona nie będzie się poruszać. Dlaczego? Bo w sytuacji, gdy dochodzi do zgięcia, no to ona zaczyna być przyparta do powierzchni międzykłykciowej kości udowej. A więc gdy ja będę miał dużo napięcia na bocznym przedziale stawu kolanowego, to moja rzepka będzie swoją powierzchnią stawową po stronie zewnętrznej mocno przypierać do kłykcia bocznego kości udowej. I to będzie generować ból, bo generalnie jak popatrzymy na staw kolanowy i powiedzmy, że damy sobie taki wstępny zarys rzepki, damy sobie taki uproszczony wstępny zarys kłykci kości piszczelowej, wstępny zarys kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości udowej, to pomiędzy tymi dwiema przestrzeniami, tymi dwoma kłykciami, a powierzchnią wewnętrzną rzepki, w momencie, gdy ona będzie znajdować się na dolnej powierzchni międzykłykciowej kości udowej, to i zewnętrznie, i wewnętrznie powinna być taka sama przestrzeń. Powiedzmy dla uproszczenia 1,2 mm. Jeżeli więc bocznie moja rzepka będzie przyparta do kości udowej, do kłykcia bocznego, powiedzmy na tam jakieś wartości 0,2-0,3 mm, to przyśrodkowo co się stanie? Ta przestrzeń się będzie otwierać. Tak więc będziemy obserwować, jeżeli chodzi o badanie obrazowe, bo opis badania obrazowego, będziemy czytać, że mamy do czynienia z chondromalacją rzepki, że mamy z lateralizacją rzepki do czynienia, z bocznym przyparciem, że tutaj na wysokości kłykcia bocznego kości udowej jest dużo napięcia, są jakieś zmiany. Bo rzepka nie będzie już pracować w osi, tylko w momencie napinania mięśnia czworogłowego właśnie będzie ściągana do boku i tutaj będziemy obserwować najwięcej napięcia. Tak więc pracując lokalnie, ja będę koncentrował się na tym przedziale. Oczywiście już za chwilę Wam pokażę poszczególne techniki. Uczulam ponownie, że w swojej pracy będę uwzględniał kondycję podudzia, stopy i miednicy, ale to będzie w osobnych filmach. Dziś będziemy pracować tu. A więc w pierwszej kolejności zróbmy sobie takie małe podsumowanie. Tak jak Wam mówiłem, patrzę, w jaki sposób zachowuje się rzepka. Czy ona idzie mi przyśrodkowo, czy idzie bocznie, czy jestem w stanie ją poruszyć. Później patrzę na samo więzadło rzepki. Oceniam sobie później takim masywnym chwytem przesuwalność tkanek na wysokości samego uda. Oczywiście mam skalę porównawczą nogi przeciwnej. Patrzę, czy mięsień czworogłowy uda chce się odkształcić, czy jest plastyczny, czy jest twardy, czy jest napięty, sztywny. Musimy brać pod uwagę strukturę, jaką jest powięź rozcięgnowa w obszarze mięśnia czworogłowego uda. Tak więc każda z głów mięśnia czworogłowego uda jest objęta, otoczona namięsną, a tą namięsną pokrywa powięź rozcięgnowa. Tak więc dlaczego o tym mówię? Bo nie będzie to miało większego znaczenia dla mięśnia czworogłowego uda, gdzie pojawi się napięcie. Co mam na myśli? Jeśli pojawi się napięcie tu, wpłynie to na cały mięsień. Jeśli pojawi się napięcie tu, wpłynie to na cały mięsień. Jeśli pojawi się napięcie tu, a ono tu się pojawia w przypadku bocznego przyparcia rzepki, to wpłynie to globalnie na cały mięsień. A więc łapię takim globalnym, masywnym chwytem. Patrzę, jak plastyczny jest mięsień czworogłowy, jak pracuje rzepka, więzadło rzepki, czy ona mi się rusza. Próbuję trochę dokompresować mięsień czworogłowy. I teraz szczególną uwagę zwracam na boczny przedział stawu kolanowego, a więc kładę swoją dłoń i próbuję poruszyć tkanki troszeczkę dogłowowo, doogonowo, pójść trochę do środka, pójść troszeczkę zewnętrznie. I teraz
Najprawdopodobniej w przypadku bocznego przyparcia rzepki zaobserwujemy spore napięcie na zewnętrznym przedziale podudzia, czyli taśma boczna kończyny dolnej będzie napięta. Tu będzie dużo napięcia, jeżeli chodzi o pasmo biodrowo-piszczelowe i boczny przedział uda. No bo tak jak wcześniej wspomniałem, bocznemu przyparciu rzepki często towarzyszy stopa w niewłaściwy sposób ustawiona, koślawe ustawienie stawów kolanowych, przodopochylenie miednicy, wyhamowanie zginaczy stawu biodrowego, a więc właściwie muszę do bocznego przyparcia rzepki podejść w taki sposób, że chcę rozluźnić cały boczny przedział. Tak więc w pierwszej kolejności jedną ręką mogę popracować sobie dogłowowo, złapać podudzie i też wygenerować napięcie. Zobaczcie, jak tutaj teraz się pojawia napięcie na wysokości pasma, na wysokości głowy strzałki. Tak, by ten sznurek rozciągnąć, bo boczne przyparcie rzepki będzie się równać sporo napięcia po stronie zewnętrznej, a wyhamowanie tkanek po stronie bardzo często wewnętrznej. Tak więc pierwszy chwyt dość masywnie, obejmuję sobie mięsień czworogłowy uda, zgarniam sobie tkanki, pociągam, zobaczcie co się dzieje na tej wysokości, przykładam rękę, staram się zatopić w tkanki i teraz pozycyjnie czekam, komunikując się z pacjentem, aż boczny przedział stawu kolanowego na wysokości głowy strzałki, na wysokości szpary stawowej powyżej, poniżej, złapie mi luz i wracam sobie do pozycji wyjściowej. Następnie mogę popracować w taki sposób, że jedną ręką znowu łapię dość masywnie tkanki i idę w stronę dogłowowo. I tutaj zaczynam już sobie ruchem przesuwnym pracować na krawędzi piszczelowego przedniego, na strzałkowym długim, krótkim, tak żeby sobie pójść może pięścią bardziej w kierunku kostki bocznej, tak żeby tutaj być w ustalonej pozycji, a pracując przez tkanki podudzia wpłynąć na boczny przedział stawu kolanowego. Tak więc jeszcze raz, masywny chwyt, zgarniam tkanki, generuję wstępne napięcie i zaczynam wykonywać ruch przesuwny w stronę kostki bocznej. Mogę być bardziej punktowo, tak by być bardziej precyzyjnym w tym działaniu. Może taki chwyt bardziej pięścią, kostkami. Oczywiście mogę używać jakiejś oliwki. Tutaj pamiętam o wygenerowaniu wstępnego napięcia. Oczywiście też zwracam uwagę na napięcie samego pasma biodrowo-piszczelowego. Jeśli tutaj będą punkty miejscowej przeczulicy, trigger pointy na wysokości bocznej części czworogłowego, to mogę też spróbować punktowo je wyłapać, wyciszyć. Mogę bardziej spróbować tutaj popracować też punktowo. Mogę skompresować ten punkt, dodać sobie delikatne napięcie. Generalnie staram się w mojej pracy rozluźnić boczny przedział całej kończyny dolnej od kostki bocznej, uwzględniając stopę, przez staw kolanowy, kończąc na stawie biodrowym, uwzględniając tym wszystkim kondycję miednicy i kondycję odcinka lędźwiowego kręgosłupa.